Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy o wadach domów z poddaszem. Jako, że mieszkamy w naszym domu już ponad 2 lata, to znam jego wady, zalety, było lato, zima i mogę się wypowiedzieć na ten temat. Więc zapraszam na film. Lecimy. I to nie jest tak, że domy z poddaszem mają jedynie wady, mają też zalety, o nich na sam koniec, ale przejdźmy do wad. Pierwszą podstawową wadą jest to, że mamy okna dachowe. Ja kiedyś byłem zwolennikiem okien dachowych, ale szybko się przekonałem, że to jest gorsze rozwiązanie aniżeli zwykłe okna. Dlaczego? Po pierwsze koszt. Takie okna dachowe kosztują dużo więcej niż zwykłe okno, które byśmy zamontowali na przykład w tym miejscu. Jest dużo droższe. Nie tylko samo okno, ale trzeba kupić uszczelki. Jeżeli później chcemy je wyposażyć na przykład w roletę, tutaj mam roletę 100% zaciemnienia, to ona na ten moment kosztuje 500 zł, a do zwykłego okna, do jednego takiego dużego powiedzmy, kosztuje 700, a ta powierzchnia tego okna jest zdecydowanie większa, więc koszt takiego okna dachowego jest dużo wyższy aniżeli tego zwykłego. Oczywiście możemy zamontować rolety zewnętrzne, ale też ich koszt jest wyższy aniżeli do zwykłego okna. Podejrzewam, że gdybym chciał założyć roletę zewnętrzną na to okno, to kosztowałoby tyle samo co na tym oknie. Po drugie, temperatura. Okno dachowe bardzo mocno nagrzewa nam pomieszczenia na poddaszu i ja już robiłem film z termowizją latem, gdzie pokazywałem, jak wysokie temperatury są przez takie okno dachowe. I to nie tylko chodzi o to, że nagrzewa nam się roleta zewnętrzna, ale również podłoga. Jeżeli słońce na przykład świeci nam na to okno, to podłoga cała jest bardzo mocno nagrzana, zdecydowanie bardziej aniżeli ma to miejsce w zwykłym oknie. I na przykład w gabinecie na poddaszu potrafi dojść temperatura do 30-32 stopni latem bez żadnego problemu. Jeżeli świeci tylko słońce z tamtej strony, od strony południa, to bardzo szybko się nagrzewa całe pomieszczenie. I bez klimatyzacji jest ciężko siedzieć w takim pomieszczeniu, latem szczególnie, tak? Zimą nie ma takiego problemu, zimą właśnie lepiej mieć takie okno u siebie, bo wtedy nam jednak to pomieszczenie ogrzewa, ale myślę, że wady przewyższają te zalety takiego okna. Dodatkową wadą takiego okna jest to, że bardzo szybko nam się brudzi, dlatego że ono, wiadomo, nie jest w pionie, tylko jest troszeczkę pod skosem i zobaczcie, byle ptak przeleci, byle kurz, to wszystko osiada na tym oknie. Może Wam pokażę, odwrócę je. Zobaczcie, cały kurz na tym oknie, to wszystko osiada oraz oczywiście odchody ptasie. Tutaj mamy. No jedyną zaletą jest to, że łatwo jest je obrócić i umyć, ale to tyle. Dodatkowo, jeżeli już musicie mieć okna dachowe albo macie na przykład projekt z oknami dachowymi, to weźcie pod uwagę to, żeby jednak otwarcie było od dołu. Dlaczego? Ogólnie takie zamknięcie na górze mi się wydaje mocniejsze, te co ja mam w tym momencie, aniżeli taka klameczka na dole. Ale na przykład moja żona już nie może tego okna otworzyć albo zamknąć. Muszę ja podchodzić, zawsze jej pomagać, bo zobaczcie, ja praktycznie stoję na wyciągniętej ręce, a moja małżonka nie daje rady tego zrobić i jest problem z ich otwieraniem i zawsze muszę jej pomagać albo musi mieć jakąś drabinkę do tego, żeby takie okno otworzyć. Więc jeżeli musicie wybierać okna dachowe, to lepiej poszukać z jakimś dobrym zamknięciem od dołu, byście i Wy i Wasza małżonka mogli to otwierać. A jak już jesteśmy w temacie okien dachowych, to wspomnę jeszcze oczywiście o tym, że gdy pada deszcz, jesienią bardzo często pada wieczorami, no to słychać bardzo mocno padające krople i utrudnia to zasypianie. W pokojach, gdzie nie ma okien dachowych, a mam takie dwa, nie słychać tego, a tutaj w mojej sypialni, gdzie są 3 okna dachowe łącznie, raz, dwa i trzecie w tamtym miejscu, bardzo mocno słychać padający deszcz, więc weźcie to pod uwagę. Dobra, lecimy dalej. Drugą rzeczą jest oczywiście problem z ustawianiem mebli i to nie tylko dotyczy się tej sypialni, bo tutaj mam akurat spore łóżko i aby go dosunąć do ściany, nie ma takiej możliwości, a nawet gdyby było, to byłby problem z wejściem. W tym momencie ja na przykład nie mogę tutaj przejść obok, nie schylając się i położyć się do łóżka, tylko muszę zawsze przeskakiwać z tej strony, więc to jest taki problem, ale to nie dotyczy tylko tego pokoju, tak jak wspomniałem. Bo projektując łazienkę na przykład na górze, również musieliśmy to uwzględnić i aby w odpowiednim miejscu położyć toaletę i bidet, musieliśmy odsuwać się od ściany. Zobaczcie, to jest wszystko zabudowane, specjalnie odjęte metrażu z tego pomieszczenia i tak już małego, aby można było tutaj swobodnie stać. Więc mimo, że na papierze mamy ileś tych metrów kwadratowych, to w rzeczywistości, mimo, że tam chyba jest
1,40 m już jest liczony jako jeden zwykły metr, to w rzeczywistości tych metrów kwadratowych jest mniej. Gdybyśmy mieli tutaj proste ściany, to wielkość tych pomieszczeń byłoby czuć zdecydowanie bardziej, aniżeli jest w tym przypadku. Oraz dodatkowo mamy utrudnione przejście na przykład tutaj na balkon, bo zawsze jest tutaj jakaś skośna ściana, w którą można uderzyć, przechodząc na przykład obok krzesła, obok biurka i można głową zahaczyć, trzeba się schylać, kombinować, więc dużo lepszym rozwiązaniem byłyby ściany proste, gdzie te pomieszczenia byłyby pełnowymiarowe, a teraz jest troszeczkę to takie naciągane. O, zobaczcie, nawet teraz przyzwyczajenie się schyliłem, żeby nie uderzyć głową. Kolejną rzeczą, o której dość mało się słyszy w kontekście wad domów z poddaszem, jest to, że mamy bardzo wysokie szczyty. I w tym przypadku, porównując to na przykład do domu piętrowego, szczyt jest około 2 metry wyżej aniżeli w domach piętrowych, a w domach parterowych ten szczyt jest zdecydowanie niżej. To znaczy, chodzi mi o to, że mamy zdecydowanie niżej do podbitki, do elementów konstrukcyjnych dachu, bo na przykład ostatnio musiałem zamontować spiralki, żeby jaskółki nie robiły mi tutaj gniazd pod szczytem i aby to zrobić, musiałem rozstawiać rusztowanie. Raz, to trwało bardzo długo czasu. Dwa, to trzeba mieć rusztowanie, żeby tam dojść. Trzy, jest to dość niebezpieczne. I na przykład, gdy mam jakiś problem na dachu, bo czasami się poluzują te brązowe płytki, nie zapomniałem, jak to się nazywa, napiszę wam tutaj, albo na przykład dachówka, to aby tam dojść jest zawsze problem. A mając dom piętrowy, zawsze jest niżej ta podsufitka, te elementy dachu i oczywiście mając dom parterowy tak samo. Mówię oczywiście o sytuacji, w której na przykład nie mamy tutaj balkonu w tym miejscu, tak? Bo gdybym miał tutaj balkonik, to swobodnie bym do tego szczytu sięgnął. Ale w sytuacji, gdy go nie mam, no to musiałem rozstawiać rusztowanie. Z tym, że robienie specjalnie balkonu po to, aby sięgać do szczytów, jest bez sensu, dlatego że te balkony to raz, że koszt, dwa, nie potrzebujemy ich tylu, ja korzystam tylko z jednego i tak naprawdę z dwóch pozostałych korzystałem tylko dlatego, żeby właśnie sięgnąć szczytu, czyli tam, gdzie mógłbym powiesić coś, żeby jaskółki mi nie siadały. A tak w innym wypadku nie polecam budować balkonów, dlatego że moje już po 5 latach już trzeba poprawiać silikon na balkonach, na tych łączeniach i trzeba już fugi poprawiać, więc dodatkowa robota niepotrzebna. Już nie wspomnę o tamtym miejscu, bo żeby tam się dostać, to nie wiem, co bym musiał chyba dachem po prostu wchodzić. Kolejną rzeczą, którą poruszę i wielu z Was pisało w komentarzach, jest to, że domy z poddaszem i domy piętrowe mają schody. Dla mnie nie jest to problem, nie jest to zauważalny problem, ja schody lubię i mi one nie przeszkadzają jakoś w codziennym użytkowaniu, ale zdaję sobie sprawę, że zajmują sporo przestrzeni, bo tutaj około 8 czy 10 metrów kwadratowych takie schody zajmują i zmniejsza to jednak powierzchnię całego domu. Więc notabene budując schody, no to płacimy 10 metrów kwadratowych ekstra za postawienie ścian i tak dalej, miejsca na takie schody, plus dodatkowo jakieś pieniądze, jakąś kwotę na takie schody wejściowe, które, tak jak wspomniałem, mi w ogóle nie przeszkadzają, dla mnie są ok, ja lubię drugi raz też bym chciał mieć schody. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, że duża powierzchnia tych schodów i duża ta przestrzeń sprawia to, że słychać wszystko, co się dzieje na górze. Na przykład dzieci się bawią, skaczą, biegają, to wszystko jest słychać również w salonie. Więc te schody sprawiają to, że dźwięki się roznoszą po całym domu, czego na pewno nie uświadczymy w przypadku domów parterowych. I ja na przykład siedząc tutaj u siebie w gabinecie słyszę czasami, co Ania na dole gada w salonie, na przykład ze swoją mamą albo przez telefon. Jest to bardzo słyszalne i pomogłyby tu jedynie jakieś maty akustyczne albo coś w tym rodzaju, bo nie oszukujmy się, nikt nie będzie robił drzwi do poddasza, czyli na schodach, tak, bo to by nam troszeczkę popsuło wygląd całego wnętrza. I przejdźmy do izolacji, bo oczywiście mając dom z poddaszem, no to trzeba te skosy zaizolować. I tutaj jest zdecydowanie większy problem aniżeli w innych domach, czyli na przykład dom piętrowy czy dom parterowy, nie mamy skosów do ocieplenia, co bardzo ułatwia montaż takiej izolacji i na pewno jest zdecydowanie tańsze aniżeli w tym przypadku. Po pierwsze dlatego, że trzeba tej izolacji zdecydowanie mniej użyć, a po drugie dlatego, że samo zaizolowanie jest prostsze, jeżeli mamy tylko poziom. Wtedy zrobienie takiego ocieplenia, izolacji jest po prostu łatwiejsze. A w związku z tym, że dochodzą nam skosy na poddaszu i tej powierzchni, którą, jak wspomniałem, jest więcej do ocieplenia, no to jest też więcej powierzchni do tego, żeby to ciepło nam wpadało latem, a zimą uciekało. Bo mimo, że tutaj ja mam 35 cm wełny na tym poddaszu, no to nijak ma się to do tego, że na przykład ściana z itonga ma 24 cm plus 20 cm
styropianu, plus pewnie izolacja jakaś tam, znaczy jakaś szpara w środku, powiedzmy centymetr. Wtedy mamy 45 cm powiedzmy izolacji ściany, a tutaj tego dachu mamy, ja mam 35, a wiele osób robi mniej, 30, a przez to ucieka więcej ciepła, bo to nie chodzi tylko o to, że użyjemy super materiału, ale też chodzi o grubość warstwy, a ta w tym przypadku jest mniejsza. Dochodzi tutaj oczywiście również, jeżeli chodzi o skosy, problem ze szczelnościami. Obawiam się, że te okna dachowe kiedyś będą już mniej szczelne, aniżeli są teraz, na przykład za 5-10 lat. I będzie na przykład wymagane coś w nich wymienić, uszczelnić, nie daj Boże gdzieś będzie mi podciekało na skosach albo na górze i to będzie jakiś problem. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale kto wie jak będzie w przyszłości, różnie może być. Kolejną wadą domów z poddaszem jest to, że meble, na przykład w naszym przypadku do tej, jak i do drugiej garderoby, byliśmy zmuszeni kupić na zamówienie, a to zdecydowanie podraża ich koszt. Dlaczego? Dlatego, że meble na przykład z IKEA czy z jakieś po prostu gotowe meble często nie mieszczą nam się na poddaszu i tutaj w tym przypadku zobaczcie, mamy mebel wycięty, bo był oczywiście mierzony, tak, wycięty na wymiar, a kupując meble gotowe, no to ich wymiary ciężko by było dopasować do naszej garderoby. Na pewno zmieścilibyśmy coś tutaj, ale tego miejsca mielibyśmy zdecydowanie mniej, aniżeli jest w tej sytuacji, gdy właśnie zamówiliśmy meble na wymiar. I my za to zapłaciliśmy 7000 zł za dwa pomieszczenia, za to i za drugą garderobę, więc spory koszt, a kupując nawet meble z IKEA czy z jakiegoś innego salonu, zapłacilibyśmy mniej, gdybyśmy mieli tutaj proste ściany, moglibyśmy postawić jakieś zwykłe półki. Bo powiedzmy sobie szczerze, że meble w garderobie nie mają aż takiego wielkiego znaczenia i wcale nie trzeba przepłacać na nie nie wiadomo po co. A oprócz tego, że musimy przepłacać za meble, jest to, że praktycznie dwie ściany w takim pokoju tracimy. Dlaczego? Zauważcie, że w tym miejscu ciężko jest postawić jakiś mebel i byliśmy zmuszeni tutaj dać łóżko jak najbardziej do tego rogu. A w tym miejscu już tracimy drugą ścianę, dlatego że raz, że jest skos, dwa, że skoro tutaj jest skos, to tutaj musiało być okno, no bo trzeba te pomieszczenie jakoś doświetlić. Nie mając tutaj na przykład okna dachowego, na szczęście, no to trzeba tą ścianę wykorzystać po prostu do drzwi balkonowych. No i w ten sposób właśnie tracimy dwie ściany i taka sytuacja jest również w pokoju obok, taka sytuacja jest również u mnie w sypialni i taka sytuacja jest u mnie w gabinecie, gdzie po prostu te pokoje są nieustawne i jak już raz coś ustawimy, no to bardzo ciężko jest zmienić jakąś aranżację, to znaczy coś wymyślić innego, no bo nie ma za bardzo takich możliwości. Przejdźmy teraz do zalet domów z poddaszem użytkowym i oprócz oczywiście okna dachowego, które nagrzewa nam zimą to pomieszczenie, trzeba mu to oddać, że to jest zaleta, to dom z poddaszem użytkowym ma jeszcze sporo zalet, między innymi to, że jest zwarta budowa, czyli możemy na mniejszym terenie wybudować więcej metrów kwadratowych domu za mniejsze pieniądze. I na tym przykładzie nie potrzebujemy tak dużej działki na duży domek, czyli na dom, który pomieści swobodnie 5-osobową rodzinę, wystarczy nam mniejsza powierzchnia działki. Dodatkowo koszt budowy domów z poddaszem użytkowym jest chyba najniższy wśród domów piętrowych i domów parterowych, które są najdroższe, oraz koszt ogrzewania jest niższy, bo mamy zwarty budynek i to są podstawowe zalety takiego domu. Oczywiście dach taki płaski pod skosem też nadaje się bardzo fajnie na fotowoltaikę. I jest jeszcze jedna zaleta takich domów, a mianowicie posiadam tutaj dość pokaźny strych w tym miejscu i również w tym miejscu. Ten strych nad garażem bardzo rzadko tam zaglądam, praktycznie w ogóle. Położyłem tam podłogę, ale to była strata kasy, bo położyłem płytę OSB. A na tym strychu nad domem przechowujemy większość rzeczy, chociaż on i tak jest dla nas, w naszym wypadku jest dwa albo trzy razy za duży, bo nie potrzebujemy aż tyle rzeczy, nie potrzebujemy aż takiego dużego strychu. Ale jest i korzystamy. A ogólnie w domach piętrowych, gdybyśmy mieli dom piętrowy, to taki strych jest w zależności oczywiście od projektu. Albo ograniczony, czyli nieduży, albo nie ma go wcale, bo nie ma takich możliwości. Ale przeważnie, jeżeli jest, to jest nieduży. A w naszym przypadku, mając garaż, mając szopkę, piwnicę, to taki wielki strych nie jest potrzebny. Ale wspominam tylko, żebyście wzięli to pod uwagę. A w niektórych projektach nad kukułkami mamy jeszcze taki stryszek delikatny i to jest... To sprawia, że tej powierzchni strychowej jest jeszcze więcej. W moim przypadku ona jest zasłonięta, ja tam tylko przez chwilę odsłoniłem, żeby kable przełożyć, ale gdybym chciał ścianki zlikwidować z desek na strychu, to mógłbym tam swobodnie chodzić.
Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że film się przydał, podobał. Napiszcie w komentarzu, co uważacie, jakie jeszcze wady i jakie zalety ma domek z poddaszem użytkowym. I do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o łapkowaniu i do zobaczenia. Cześć!